Cześć, tutaj Justyna Świetlicka, witam Cię w 149. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić podsumowanie 2021 roku i opowiedzieć Wam trochę o planach na 2022 rok. Dzisiaj rano, jak przygotowywałam się do nagrania tego odcinka, odsłuchałam moje podsumowanie 2020 roku i <mum> mam trochę przemyśleń, dlatego podzielę się z wami w tym odcinku moimi wrażeniami po posłuchaniu swojego podcastu sprzed roku, opowiem wam, czy udało mi się zrealizować cele, które sobie postawiłam na 2021, opowiem Wam trochę o wspomnieniach z tego roku, mam też 7 lekcji, które wyciągnęłam w tym roku i na koniec opowiem Wam o mojej wizji życia oraz o moich celach na 2022 rok. Partnerem tego odcinka jest aplikacja BookBeat, która służy do słuchania audiobooków oraz czytania e-booków. W BookBeat znajdziecie biografię, literaturę faktu, kryminały, romanse, fantastykę i wiele innych. W BookBeat możecie słuchać audiobooków po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku, oczywiście również po polsku i w wielu innych językach. Na koniec tego odcinka polecę Wam kilka książek, które ja już przesłuchałam i które znajdziecie w BookBeat. Na początek powiem Wam o moich wrażeniach, które miałam po przesłuchaniu tego zeszłorocznego odcinka. I rok temu zrobiłam to samo, posłuchałam co nagrałam rok wcześniej. I to jest niesamowite uczucie słuchać siebie sprzed roku, bo ja mam wrażenie, że za każdym razem jestem totalnie nową osobą. I początek tego odcinka trochę mnie zdziwił, bo ja już totalnie zapomniałam, że na początku 2020 roku byłam w bardzo złym stanie psychicznym, za sprawą pogody, bo mieszkałam wtedy w Polsce, i za sprawą mojego podejścia do życia nastawionego na cele. I naprawdę trudno mi się słuchało tej pierwszej części, bo byłam tam taka bardzo negatywna i sporo narzekałam, ale od początku pandemii. Bardzo dużo się zmieniło w moim życiu, bardzo dużo zmieniło się we mnie i jest o wiele lepiej. I od tamtego czasu, naprawdę przez te ostatnie półtora roku, naprawdę jest spoko. Ja naprawdę dobrze się czuję i od tamtego czasu nie miałam już takich dziur i takich okropnych momentów, jeśli chodzi o samopoczucie. A to głównie za sprawą tego, że zrozumiałam, że żeby być szczęśliwszym warto jest czerpać radość z procesu, doceniać każdą chwilę, każdy dzień i dla mnie akurat bardzo ważne jest również mieszkanie w ciepłym kraju. Jak słuchałam tego odcinka, to um, bardzo zwróciłam uwagę na to, jak często było słychać, że nie potrafię odpuszczać i że cisnę niektóre rzeczy. W tym odcinku opowiadałam o tym, że no, postanowiłam sobie przeczytać 52 książki i na pewno to zrobię, chociażby nie wiem, co się stało. I musiałam się zaśmiać, bo w tym roku to jest moja w sumie jedna z takich największych, najważniejszych lekcji, największych osiągnięć tego roku. Nauczyłam się odpuszczać. I właśnie to jest coś, z czego jestem niesamowicie dumna, bo to był mój spory problem. Uważam, że nieumiejętność odpuszczania i ciśnięcia siebie nie jest dobrą rzeczą. Także cieszę się, że nauczyłam się odpuszczać i widzę ogromną różnicę pomiędzy tą Justyną z dzisiaj, a tą Justyną sprzed roku, która choćby nie wiem co, musi dopiąć swojego i zrobić to, co obiecała. Opowiadałam też o tym, że dużym przełomem było dla mnie to, że zaczęłam nosić bikini i uśmiechnęłam się do siebie, bo powiedziałam tam coś takiego, że mam w nosie to, co ktoś sobie myśli o moim ciele. No i muszę przyznać, że teraz jeszcze bardziej mam w nosie to, co sobie ktoś myśli o moim ciele, i w ciągu ostatniego roku spędziłam bardzo dużo czasu w strojach kąpielowych i na plaży, i uśmiechnęłam się, jak to usłyszałam. No, i słyszałam tam na, w tym moim odcinku to, jak bardzo cieszy mnie. Uzyskanie takiej równowagi psychicznej. A z drugiej strony, tak mi się wydaje, że słyszałam w moim głosie taki strach, że ja to utracę, że ja po prostu uchwyciłam takie dobre samopoczucie, które jest długotrwałe. Ja się bałam, że je stracę. No i teraz minęło właśnie, właściwie półtorej roku, od kiedy jest u mnie naprawdę spoko, i to nadal trwa, i to nie mija. I wydaje mi się, że to jest właśnie za sprawą tej radości z Codzienności i życia chwilą. I ja oczywiście na początku tak pomyślałam, że, dobra, przesłucham sobie tylko ten odcinek i tam zobaczę, jakie miałam cele. Ale po prostu popłakałam się na koniec, jak słuchałam tego odcinka. Na maksa się wzruszyłam, bo po prostu ta Justyna jest tak urocza sprzed roku. Justyna, która właśnie ogarnia jakieś tam wnioski życiowe. I pewnie za rok znowu się uśmieje, jak będę słuchała tej Justyny. I jeśli tylko macie okazję zrobić coś takiego, nagrać sobie takie podsumowanie, zapisać sobie takie podsumowanie, na maksa wam polecam. Dlatego, że nasza pamięć jest zawodna i to, co ja mam teraz, to znaczy to dobre samopoczucie, to umiejętność życia tu i teraz i umiejętność odpuszczania. I teraz mi się wydaje, że ja tak miałam od zawsze i że tak jest, taka jest norma, ale właśnie słuchając siebie sprzed roku, widzę, że tak zupełnie nie było. I często, mając to, co mamy w tej chwili, zapominamy o tym, co było wcześniej. I po prostu miałam dzisiaj taki dzień, gdzie podsumowałam sobie ten cały ubiegły rok, i jak posłuchałam sobie tego odcinka, to pomyślałam, że jestem z siebie dumna. Jestem po prostu zadowolona, bo zrobiłam naprawdę spory progres. Także bardzo fajnie było posłuchać tego odcinka sprzed roku. Jeśli chodzi o to, jak wygląda realizacja celów, to pamiętam, że pod koniec tamtego roku pomyślałam sobie: hmm, chyba nie będę się tak cisnąć na jakieś wielkie cele. Chciałabym tak trochę zluzować z tymi konkretnymi celami na ten rok. I moja przyjaciółka Karolina Sobańska powiedziałaby: ty się chyba przygotowywałaś na poznanie miłości, dlatego że nie planowałaś sobie wielkich projektów i wielkich celów w pracy, tylko planowałaś sobie więcej luzu. Ty chyba się przygotowywałaś, tak chyba wiedziałaś, że coś się wydarzy. Generalnie tego nie planowałam i właśnie to, że spotkałam, hmm, użyję takiego słowa, nie wiem, miłość mojego życia, to było wielkie zaskoczenie, <grych> więc. Yy, to było dla mnie ciekawe, że właśnie nie zrobiłam takich punktów, co chcę odhaczyć, tylko miałam zupełnie inną wizję tych celi i też zaczęłam od innej strony. Zamiast wypisywać sobie cele, to, co chcę osiągnąć, zaczęłam od mojej wizji i bardzo podoba mi się ta forma, więc w tym roku zrobiłam to samo. Jeśli chodzi o moją wizję na ten 2021 rok, zapisałam sobie, że chciałabym żyć tu i teraz, żyć tu i teraz, dbać o zdrowie i dietę. Praktykować jogę i medytację, pracować 4 godziny dziennie w skupieniu, nie zwracać uwagi na godzinę i datę, poświęcać dużo czasu na czytanie książek, naukę hiszpańskiego i uważne myślenie, spędzać dużo czasu w naturze, spędzać jak najmniej czasu w internecie, tworzyć treści wysokiej jakości, tworzyć produkty, które pomagają i rozwiązują duże problemy. I to była taka moja wizja i dopiero po spisaniu tej wizji na 2021 rok ja przeszłam do zapisania sobie... Celów, które są zgodne z tą moją wizją. Pierwszym, najważniejszym celem było to, żeby spędzić zimę w ciepłym kraju blisko natury. Udało się, dlatego że nagrywam ten podcast dla Was z Tajlandii i póki co nie wybieram się jeszcze do Polski, nie wiem kiedy wrócę, więc jestem przeszczęśliwa, że drugi rok z rzędu omijam zimę. Kolejnym celem był wegański styczeń. To udało się zrobić bez problemu. Następnie chciałam kontynuować codzienną praktykę jogi, nauczyć się stania na przedramionach. To też się udało. Miałam niewielką przerwę od praktyki jogi w momencie, kiedy poznałam się z isma, ale bardzo szybko sami zbudowaliśmy wspólnie rutynę i teraz w tym momencie wspólnie praktykujemy jogę. Na początku on praktykował jakąś tam swoją jogę i swój stretching, ale teraz wspólnie znaleźliśmy sobie Instruktora, który nam obojgu odpowiada i praktykujemy codziennie. Także udało się, a jeśli chodzi o stanie na przedramionach, to wydaje mi się, że już mogę sobie to zaliczyć i jestem w stanie wejść do tego stania na przedramionach. Co prawda, chcę, żeby isma zawsze obok był, w razie gdybym za mocno te nogi przerzuciła do góry. Także uważam, że udało się, ale będę kontynuować. Następnym celem było wydłużyć medytację do 20 minut dziennie. Nie udało mi się tego zrobić. Moja medytacja nadal trwa 10 minut, a to w sumie głównie dlatego, że przez kilka miesięcy 2021 robiłam medytację, później na jakiś czas. Ją porzuciłam, głównie właśnie z tego względu, że jakoś tak nie mogliśmy jej wpasować w tę rutynę i często ją pomijałam i o niej zapominałam. I dopiero teraz, od dwóch miesięcy, robimy medytację zaraz po przebudzeniu przed jogą, więc jakby od nowa buduję ten nawyk i po prostu robię to przez 10 minut. Także cieszę się, że ta medytacja jest. Ale nie udało jej się wydłużyć do 20 minut i to jest właściwie jedyny cel, którego nie udało mi się zrealizować w 2021 roku. Następny cel to było chodzić spać codziennie o 23:00 i wstawać wcześniej rano. Wtedy mi się to wydawało strasznie ambitne, a teraz pod koniec tego roku uważam, że przecież to jest takie proste. Głównie dlatego, że chodzę spać o 22.00, wstaję często o 6 rano i mm, powiedziałam tam w tym podcaście, że chciałabym nauczyć się żyć zgodnie z rytmem dobowym. I znowu musiałam się uśmiechnąć, dlatego że właśnie głównie w Kostaryce tak żyliśmy, że jak zachodziło słońce o 18., to wytrzymywaliśmy do 20., dlatego że nie siedzieliśmy na telefonach i na komputerach, a jak zrobilibyście sobie taki eksperyment, że nie używacie wieczorem telefonu i komputera, to też byście pewnie się zmęczyli i zrobili się śpiący, bo ja też jak używam komputera, to mogę siedzieć do drugiej w nocy i to nie jest wielki problem. Więc właśnie w Kostaryce chodziliśmy spać o 20, wstawialiśmy o 5 rano. Tutaj ten rytm trochę się zmienił, ale właśnie staramy się chodzić spać wcześniej i wstawać wcześniej rano. Więc cieszę się, że właśnie. W sumie to jest taki mój pierwszy rok, gdzie ja naprawdę dbam o ten rytm dobowy i jestem z tego mega dumna. Następny cel to było spędzić tydzień offline, czyli mieć taki pełnoprawny urlop, urlop pozbawiony obowiązków. I to też udało mi się zrealizować właśnie na początku lutego w tym roku i to było. W Wspaniałe przeżycie, bardzo mi się spodobało i od tamtej pory stwierdziłam, że chciałabym jeszcze bardziej uważniej korzystać z mediów społecznościowych, spędzać tam jeszcze mniej czasu na konsumowaniu, a bardziej na tworzeniu. No i właśnie to był wyjątkowy tydzień, bo podczas tego urlopu poznałam isma. Więc ciekawe rzeczy się wydarzają, kiedy wylogujemy się z Instagrama. Następnie chciałam żyć bez zegarka w trakcie weekendów i ja ten pomysł podrzuciłam Isma na początku, jak się poznaliśmy. Dosłownie to był, nie wiem, drugi czy trzeci weekend, jak powiedziałam mu o tym, wiesz co, mam taki pomysł, że może wyłączymy zegarki, schowamy zegarki i schowamy nasze telefony i przez dwa dni nie będziemy wiedzieli, która jest godzina. Jemu ten pomysł na maksa się spodobał i przeżyliśmy tak wspaniały weekend, Budziliśmy się, nie wiedzieliśmy jaka jest godzina, jedliśmy, jak byliśmy głodni, próbowaliśmy tam po słońcu zgadnąć, czy jest dwunasta, może, czy jest później. Oglądaliśmy zachody słońca i wtedy wiedzieliśmy, że jest na przykład osiemnasta, bo wtedy był zachód słońca, ale tak poza tym to był naprawdę wyjątkowy czas, zwłaszcza, że po pierwsze, ja byłam totalnie odurzona hormonami miłości. A po drugie, właśnie mogłam schować ten telefon, zapomnieć o, o całym świecie, więc byłam bardzo, bardzo, bardzo obecna akurat w tamtym czasie. Więc na Maxa mi się to podobało. I tu już była taka pierwsza lekcja odpuszczania, dlatego że ja na początku 21. kupiłam sobie zegarek, który miał liczyć kroki. I ja. Od kiedy go kupiłam, codziennie zamykałam wszystkie kółka aktywności, czyli musiałam osiągnąć jakiś mój cel. I ja byłam tak zafiksowana na tym punkcie, że jak okazało się, że mam teraz odłożyć zegarek, żeby nie wiedzieć, która jest godzina, to ja byłam przerażona tym, że nie zamknę moich kółek i że nie zrealizuję mojego celu, i będę stracę mój string, i będzie dziura w tym miejscu. I miałam nawet taki pomysł, żeby zakleić po prostu ten zegarek i nadal go używać, żeby móc jakoś zamknąć te kółka, ale wtedy po raz pierwszy doszło do mnie, że to co robię jest, nie wiem, ja bym to teraz nazwała chore i odłożyłam ten zegarek i od tamtej pory... E, już e, zobaczyłam, że jeżeli ja nie zamknę tych kółek, nic się nie stanie. Te kółka są po to, żeby mi pokazywać, jaka jest moja tendencja. Czy ja za mało robię tych kroków, czy ja jestem aktywna, czy nie jestem aktywna, to ma mi pomagać, a nie dostarczać jakichś dodatkowych zmartwień. Więc to był taki pierwszy kroczek w kierunku odpuszczania i taka mega y, ważna rzecz. Także udało się zrobić właściwie cztery takie weekendy. Bez zegarka w tym roku i wszystkie były wyjątkowe na swój sposób. Kolejnym celem było pisanie dziennika, żeby móc wrócić do wielu różnych momentów mojego życia. I nie piszę dziennika jako takiego, ale piszę wdzięcznik Ismaelowi i Ismael pisze mi. Ja wpadłam na pomysł takiego wdzięcznika po pierwszym miesiącu w sumie naszej znajomości. Isma miał właśnie urodziny w marcu, i ja pomyślałam, że chciałabym mu dać coś wyjątkowego. My już w tamtym momencie wiedzieliśmy, że to nie jest wakacyjny romans i że pewnie będziemy chcieli kontynuować tę znajomość. Mieliśmy wspólne plany i stwierdziłam, że nie chcę wziąć go nigdy za coś gwarantowanego, że po prostu jest i tyle. I że mam, po prostu mam się z, z tego cieszyć. I mm, stwierdziłam, że dam mu dziennik, w którym każdego dnia będę zapisywać, za co jestem mu wdzięczna. I w tym dzienniku właściwie zapisuję jakieś fajne wydarzenia z danego dnia, a jeżeli nie było fajnych wydarzeń, to to, że po prostu zjedliśmy dobry obiad, że razem wypiliśmy kawę, że on zrobił mi kawę, jak po prostu go o to poprosiłam. E, więc zapisuję tam zwykłe albo niezwykłe rzeczy, więc uważam, że. Piszę jakąś formę tego dziennika i piszemy to właściwie od marca do tego momentu, i nie mamy zamiaru przestawać. I właśnie, chyba po kilku miesiącach pisania, przyjrzałam te dzienniki i to jest naprawdę wspaniałe, jak czyta się te wspomnienia, to te obrazy do mnie wracały, więc uważam, że pisanie dziennika jest ekstra. Może za jakiś czas ja sama zacznę pisać jakąś formę dziennika, ale z drugiej strony, ten podcast jest dla mnie taką formą dziennika, więc nie wiem, czy będę pisać coś więcej, ale uważam, że ten cel zrealizowałam w trochę inny sposób niż planowałam. Następnie miałam zapisane, że chcę spisywać ile godzin pracuję, i chcę nauczyć się delegować zadania, żeby pracować mniej. Pff, więc tutaj. Jeśli chodzi o spisywanie godzin, to nie robiłam tego, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu. Um, I tutaj tak, jeśli chodzi o delegowanie zadań, to uważam, że jestem. Naprawdę mistrzynią w tym. Wydawało mi się, że będę miała problem z delegowaniem zadań i że wszystko robię najlepiej i że nikt mnie przecież nie zastąpi. Myliłam się, bo po prostu Marta jest osobą, która robi rzeczy często lepiej ode mnie. Jest kilka rzeczy, w których jestem niezastąpiona, bo na przykład nie oddam Marcie mojego podcastu albo czego jeszcze. Nagrywania Insta Stories i prowadzenia moich mediów społecznościowych. To jest coś, co lubię robić i nie chcę tego oddawać, ale zdecydowaną większość zadań oddałam. I myślę, że oddałam to głównie z tego powodu, że byłam zajęta znajomością z ISMA. Przez to, że ja się z nim poznałam i nie miałam w ogóle ochoty na pracę, praca w ogóle nie była mi w głowie, to ja bez problemu oddałam Marcie wiele rzeczy do tego stopnia, że większość przepisów, które były w e-booku fleksitariańskim, są autorstwa Marty. My wszystko konsultowałyśmy razem, ja na początku próbowałam wymyślić jakieś przepisy, chciałam, żeby te wszystkie przepisy były moje, ale później stwierdziłam, że to bez sensu. To totalnie wydłużało czas, bo ja w ogóle odpisywałam Marcie co kilka dni, kontaktu ze mną w ogóle nie było. Przez to zakochanie po prostu było tak, jakby mi ktoś światło zgasił w mózgu i nie było po prostu kontaktu. Także ja oddałam Marcie większość zadań i Marta sobie z tym świetnie poradziła, i wydaje mi się, że to była po prostu dla mnie taka lekcja, że mogę oddać te zadania i wszystko będzie ok. No, i był cel, żeby pracować mniej, i przez większość roku rzeczywiście się to udało, bo ja właściwie miałam. Tylko takie trzy miesiące, w których tak naprawdę trochę więcej pracowałam. To był styczeń, w momencie kiedy prowadziłam kurs odchudzania, wtedy miałam od cholery roboty. Później w czerwcu była sprzedaż e-booka więc też się wtedy bardzo włączyłam do pracy i sprzedawałyśmy też kolejną edycję przedsiębiorczego Dietetyka. No i dopiero później w listopadzie też miałam zdecydowanie za dużo roboty, więc przez większość roku. Ogólnie rzecz biorąc się bardzo obijałam i zdecydowanie to postanowienie pracować mniej zrealizowałam, ale miałam takie trzy miesiące, że momentami nie wyrabiałam i miałam ochotę rzucić wszystko w cholerę, więc tutaj mm, taki, takiego balansu potrzebuję, żeby ogarniać tę pracę tak trochę więcej niż wtedy, kiedy olewam. Ale trochę mniej niż wtedy, kiedy wpadam w wir pracy, więc tutaj trochę tego balansu zabrakło. No i ostatnie moje postanowienie na ten rok było takie: żeby czytać książki w oryginale przynajmniej jedną książkę przeczytać po hiszpańsku. No i przy tym zatrzymam się na trochę dłużej. Dlatego, że właśnie w ubiegłym roku miałam takie postanowienie, że chcę przeczytać 52 książki, i w ogóle nie liczyła się jakość czytania, tylko ilość. Znowu to moje chore odhaczanie celów. A w tym roku, właśnie. Przez to, że y, większość czasu spędzałam na rozmowach z Isma i wieczorami mieliśmy ciekawsze rzeczy do roboty niż czytanie książek, to tych książek nie przeczytałam właściwie zbyt wiele. Przeczytałam chyba z 15-16 książek i mam kilka książek rozpoczętych, i muszę przyznać, że y, trochę mnie to właśnie bolało w tym roku, że tak trochę mało czytam tych książek. No i y, jak się zorientowałam, że muszę znaleźć sobie sposób na czytanie w jakiś sposób, bo to czytanie wieczorami no nie za bardzo wchodziło w grę, bo wcześniej czytałam głównie wieczorami, to w, chyba w czerwcu, w lipcu wróciłam trochę do biegania i w momencie, kiedy wychodziłam biegać, zamiast słuchać muzyki, zaczęłam słuchać audiobooków. I to mi się na maksa fajnie sprawdziło, dlatego że jeżeli chodzi o czytanie w oryginale, to mi po angielsku czytanie idzie dosyć wolno i trochę mnie to frustruje, a słuchanie po angielsku jest akurat dla mnie bardzo spoko. I ja w tym roku przesłuchałam sobie kilka audiobooków w BookBeat. Um, I mam właśnie trzy audiobooki, które przesłuchałam i wam polecam. Jednym z tych audiobooków jest uh, Everything is Fact. Jest to książka o nadziei. Kolejna książka to książka o sukcesie, nazywa się Barking Up the Wrong Tree. No i teraz słucham książki o różnych szalonych eksperymentach naukowych. Te niektóre eksperymenty po prostu nie mieszczą mi się w głowie, jak naukowcy mogli testować takie rzeczy i że w ogóle kto na to pozwolił. I ta książka nazywa się Elephant on Acid. Ja te tytuły Wam zostawię w opisie tego odcinka. Na koniec też Wam podam trochę więcej książek, jeżeli będziecie chcieli przetestować sobie aplikację Bookbeat. No i z kodem Owsiana, pisane, duży, pisane dużymi literami. Macie 30 dni słuchania książek, audiobooków za darmo, i ta opcja jest dostępna dla nowych użytkowników. Także Sporo tych książek, które przeczytałam, były właściwie w oryginale. Część przesłuchałam, właśnie po angielsku. Część książek przeczytałam po polsku, dlatego że były polskich autorów. Tak się akurat złożyło w, w tym roku. No i jeśli chodzi o tą książkę hiszpańską, to jestem w połowie czytania. Tylko znowu mam ten problem, że nie mogę za bardzo odpuścić i um, czytam tę książkę. Jestem w połowie, ale w ogóle mi się nie podoba. Nie podoba mi się temat um, i tak szkoda mi ją zostawić, dlatego że już zainwestowałam czas w przeczytanie tej książki e, i tak mogłabym ją skończyć, żeby odhaczyć ten cel, ale nie chcę tego robić. Bo nie chcę odhaczać tego celu. Poszukam sobie nowej książki po hiszpańsku. Głównie nie przeczytałam tej książki z tego względu, że nie przeczytałam książki po hiszpańsku, bo nie znalazłam fajnej książki. Próbowałam się zmusić do przeczytania tego, ale po prostu mi nie idzie. I to jest jeden z takich moich głównych wniosków też z tego roku, że jak miałam fajną książkę, którą czytałam, to um, czytałam ją w trzy dni. I po prostu miałam ochotę czytać ją rano wieczorem i w ciągu dnia i w przerwie, a jak wiedziałam, że na Kindlu czekają na mnie trzy otwarte książki, których nie mam ochoty czytać, to po prostu nie sięgałam po książkę, tylko se siedziałam na Instagramie na przykład. Więc um, takim moim postanowieniem na ten rok y, będzie to, że będę szybciej odpuszczać książki i nie będzie mi przykro po prostu je odłożyć. Dlatego też uważam, że. Y, takie aplikacje jak Bookbeat są ekstra, dlatego że nie macie takiego efektu utopionych kosztów. Jak kupicie sobie książkę, no to... Żalniej nie przeczytać, bo ją, za nią zapłaciliście. A w momencie, kiedy macie um, dostęp do aplikacji w modelu subskrypcyjnym, to po prostu zaczynacie słuchać jednej książki, nie podoba wam się, wyłączacie, przechodzicie do kolejnej. Tak naprawdę nic nie tracicie, bo nie kupiliście tej konkretnej książki. Dlatego uważam, że Bookbit pod tym względem jest um, ekstra. I teraz bym chciała opowiedzieć Wam o wspomnieniach z 2021 roku. Wydarzyło się dużo, dużo fajnych rzeczy, i chcę mieć to tutaj na pamiątkę, jeśli będę chciała kiedyś o tym e, posłuchać. E, jeśli chodzi o, o początek 2021 roku, to ja w tamtym momencie mieszkałam na Teneryfie. E, odpaliłam pierwszą edycję kompleksowego kursu odchudzania i muszę przyznać, że miałam dużo pracy. Zdecydowanie za dużo. E, wydaje mi się, że nie potrafię po prostu oszacować co mi ile zajmuje i wydaje mi się, że ogarnę i później ogarniam, ale po prostu siedzę za dużo przed kąpem. I ja wtedy tworzyłam materiały do tego kursu, prowadziłam webinary wieczorem dwa razy w tygodniu, nagrywałam na YouTube i nagrywałam mój podcast. To dla mnie było zdecydowanie za dużo, a ja nie umiałam odpuścić, tylko po prostu wszystko cisnęłam i jeszcze miałam wyrzuty sumienia, że nie robię po prostu więcej. Więc to było wtedy już dla mnie taka, taki po prostu dzwonek, że pomimo tego, że zatrudniłam kogoś do pomocy, ja i tak za dużo rzeczy robię, więc muszę po prostu mądrzej wybierać. No i pomimo tego, że miałam właśnie dużo pracy, to cisnęłam po prostu wszystko i cisnęłam kroki i rozwój, nawyki, i jakby nie w ogóle zero odpuszczenia tam było, żeby wybrać coś, więc. Masakra, jeśli o to chodzi. Um, ale w styczniu były też fajne rzeczy, dlatego że po raz pierwszy surfowałam. Po raz pierwszy surfowałam na Teneryfie. To był mój prezent urodzinowy, dostałam go od dziewczyn, dlatego że bardzo długo gadałam, że chciałabym spróbować surfingu, ale się bałam. Wydawało mi się, że będzie bolało, że wpadnie mi woda do oczu, i chciałam, ale się bałam. No, i poszłam dopiero pod koniec stycznia. Czekałam miesiąc na zrealizowanie tego voucheru, bo po prostu się bałam. I poszłam w ostatni weekend, kiedy byłam na Teneryfie, i wtedy odkryłam, jak fajnie jest robić zupełnie nową rzecz, która jest ekscytująca, która sprawia, że zapominasz o całym świecie. I wtedy też sobie pomyślałam, że kurczę, chciałabym robić więcej rzeczy, przy których totalnie zapominam o Bożym Świecie, zapominam o pracy i o tych wszystkich innych rzeczach. Także to był naprawdę Fajny moment w styczniu. Dodatkowo miałam takie postanowienie, że nie będę piła alkoholu w sumie, dlatego że chyba w sylwestra wypiłam trochę czerwonego wina, a wtedy sylwestra spędziłam tak, że rozmawiałam z Dominikiem Juszczykiem na FaceTime i poszłam spać, nie wiem, o 23.00. I następnego dnia bolała mnie głowa i stwierdziłam, że chyba chcę przestać pić alkohol i zaczęłam pić piwa bezalkoholowe właśnie w tym roku i to sprawiło, że ja w tym roku naprawdę nie piłam zbyt dużo alkoholu, co mi się bardzo podoba, dlatego że uważam, że alkohol jest totalnie zbędny, nie lubię mieć kaca i tak przez resztę tego roku, jak byłam gdzieś ze znajomymi, albo gdzieś w restauracji, to po prostu wybierałam piwo zero i to jest naprawdę też fajna rzecz i w sumie tutaj też w Azji totalnie, przez to, że nie ma też w ogóle piwy zero, nie pije alkoholu. Więc w sumie cieszę się, to też jest e, taka fajna rzecz, którą zrobiłam e, w tym roku, tak, nie, bez takiego wielkiego planu. E, no. I dodatkowo w styczniu właśnie nie jadłam mięsa i żadnych produktów e, zwierzęcych. Dalej był luty i ja w lutym przeniosłam się na Fuerteventura I to było w sumie ciekawe, bo przeniosłam się z tej zielonej wyspy Teneryfa na Fuerte. I ja sobie zabukowałam od razu samochód i zapłaciłam za niego na cały miesiąc. Pomyślałam, że chcę tam pomieszkać dłużej, ale jak tylko wysiadłam z samolotu, odebrałam auto, to ja się zastanawiałam, co ja w ogóle robię na tej wyspie. Czy ja w ogóle nie chcę tu być? Ta wyspa jest paskudna i brzydka, i kto chciałby w ogóle mieszkać na tej wyspie? Więc moje pierwsze wrażenia z Fuerty były okropne. Miałam ostatni tydzień pracy mojego kursu, podczas tego pierwszego tygodnia i ten drugi tydzień to właśnie było 7 dni bez mediów społecznościowych. Ja byłam lekko załamana, że mam być jeszcze miesiąc na tej wyspie. Oczywiście no mogłam sobie wyjechać przecież, to trudno najwyżej straciłabym pieniądze em, zainwestowane w wypożyczenie auta, ale właśnie 6. dnia mojego urlopu em, poznałam em, Isma i w międzyczasie podczas tego e, urlopu siedmiu dni, e, siedmiu dni bez mediów społecznościowych, zakochałam się też w międzyczasie w, w surfingu. E, później wzięłam udział w tygodniowym surf i ja już wiedziałam, że to jest po prostu coś, co ja będę chciała robić. To była jedna z najwspanialszych rzeczy. Jakie w ogóle robiłam do tej pory w życiu? I w międzyczasie bardzo dużo słuchałam podcastów Martynie Zwieckiej, i właśnie w jednym z tych podcastów było o zabawie. I ja właśnie w tym poprzednim odcinku, tydzień temu, opowiadałam Wam o tym, jak dbam o siebie, opowiadałam trochę o tej zabawie i odkryłam, że właśnie że ta zabawa jest mega ważna. I dla mnie właśnie ten surfing jest właśnie taką formą zabawy. I teraz. Będąc w miejscu, gdzie nie ma opcji na surfing. Bardzo, bardzo mi brakuje. Poza tym, że poznałam Ismaela, poznałam też Martę osobiście, dlatego że Martę zatrudniłam w grudniu, a dopiero w lutym poznałyśmy się po prostu twarzą w twarz i spędziłyśmy naprawdę fantastyczny tydzień na fuercie. Okazało się, że po prostu zatrudnienie Marty to był strzał w dziesiątkę, że bardzo dobrze się dogadujemy, że jesteśmy super podobne do siebie i mam odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu, więc spędziłyśmy super. Tydzień, a jak odwiozłam Martę na, em, do znajomych, bo ona jeszcze chwilę została na, na tej fuercie, no to w tamtym momencie em, spotkałam się z Isma i od tamtej pory już jesteśmy nierozłączni i już od tamtej pory chyba nie spędziliśmy czasu e, osobno. Także. Nie spodziewałam się, że takie wydarzenie nastąpi w lutym, ale właśnie życie może nas zaskoczyć. Poza tym w lutym oglądałam najpiękniejsze zachody słońca na Fuercie. W ogóle nie interesowała mnie praca i media społecznościowe, tylko obecna chwila naćpana hormonami miłości. Oglądałam zachody słońca i po prostu cieszyłam się totalnie życiem. No i w sumie olałam sporo nawyków. Olałam też dużo rzeczy, jeśli chodzi o pracę. Stwierdziłam, że. Hmm, dla mnie teraz ważniejsza jest relacja, i to była dla mnie wielka, wielka, wielka lekcja odpuszczania, bo zobaczyłam, że świat się nie skończy. Świat się nie skończy, świetlicka. Jeśli ty sobie coś odpuścisz i czegoś nie zrobisz, nawet jeśli podcastu nie opublikujesz raz, to nikt przecież nie umrze i nie jesteś aż tak ważna, jak ci się wydaje. Więc to była moja duża lekcja. Później marzec i kwiecień. To było w sumie odważne, bo ja poleciałam do Hamburga z facetem, którego ledwie znałam, dlatego że Isma miał tam swoje mieszkanie wynajmowane, więc chciał się z niego wyprowadzić, wynieść swoje wszystkie rzeczy, i ja chciałam mu w tym pomóc. No a później zabrałam go do Polski na święta, do moich rodziców, którzy absolutnie nie mówią po angielsku, więc było bardzo zabawnie, i no my oboje wtedy wiedzieliśmy, że traktujemy siebie poważnie i że chcemy, chcemy dalej robić rzeczy. Wspólnie i też w hmm, kwietniu zrobiłam sobie tatuaż. <grywa> ja nie jestem fanką tatuaży. Ja w ogóle nie lubię tatuaży i zawsze powtarzałam, że nigdy nie zrobię sobie tatuażu. Ale wpadliśmy z isma w tym pierwszym miesiącu znajomości na pomysł, że. Może zrobimy sobie tatuaż, że albo będziemy razem do końca życia i po prostu będziemy mogli opowiadać tą wspaniałą historię, że od razu wiedzieliśmy, że jesteśmy po prostu sobie przeznaczeni i zrobiliśmy ten tatuaż, albo będę miała śmieszną historię, że poznałam typa na Tinderze, zrobiliśmy sobie tatuaż he he, i teraz mam po prostu tatuaż. Więc obie opcje mi się podobają, zobaczymy, która opcja się zrealizuje. No, i dalej uczyłam się odpuszczać, dalej uczyłam się delegować zadania, bo były w sumie święta. Nie publikowałam filmów na YouTubie, bo wolałam spędzać czas z rodziną zamiast je nagrywać. Nie było też wszystkich podcastów, bo byłam w międzyczasie chora. Odpuszczałam nawyki, kroki. To, to wszystko poszło w ogóle gdzieś tam w zapomnienie, i trochę mi było z tym ciężko, ale wydaje mi się, że to było super ważne dla mnie, żeby mi pokazać, że nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Możesz zrobić wszystko. Ale nie wszystko naraz, i że życie to jest sztuka wyboru, i że do no dobra, jak się zepniesz, to wszystko zrobisz, ale pytanie, czy ty się musisz tak spinać, i czy ty chcesz się tak spinać? I moje, moja odpowiedź brzmi nie. Ja już się nie chcę tak spinać. Chcę poluzować tę gumę zaciasną w moich gaciach. I później maj, czerwiec, lipiec to był czas, w którym my wyjechaliśmy z ISMA do Kostaryki. I ta końcówka kwietnia. Początek maja, kiedy zamiast być ciepło i ładnie, i żeby była wiosna, było naprawdę okropnie. I coś, czego ja bardzo nie lubię, to jest odliczanie dni do czegoś. I ja bardzo odliczałam dni do wyjazdu. Bardzo nie chciałam być wtedy w Polsce, w Niemczech, dlatego że była po prostu brzydka pogoda i nie podoba mi się to we mnie. I chciałabym nad tym popracować, żeby próbować znajdować nawet w takich rzeczach, które mi się nie podobają, pozytywy. Uczę się tego od Isma, bo on to potrafi. Mnie to wkurza czasem, że ja mówię, o nie podoba mi się to i tamto. On, za co jesteś wdzięczna? Ja mówię, stary spadaj. <laughs> Więc um, to jest ważna rzecz i się jej uczę i, i to mi się nie podobało, ale jak już wyjechaliśmy do, do Kostaryki to była mega szczęśliwa, bo zamieszkaliśmy w dżungli, mieszkaliśmy w różnych miejscach yy, na przykład 3-4 tygodnie i to było też mega fajne. Zrobiliśmy sobie drugi weekend bez czasu, wynajęliśmy sobie wspaniałą jurtę na weekend i to były po prostu wspaniałe, wspaniałe chwile w przepięknej okoliczności. Widziałam leniwce, widziałam tukany w moim ogrodzie w dżungli, w ogrodzie mieszkania domku, które wynajmowałam, były małpy, wielkie niebieskie motyle, były po prostu przepiękne dźwięki, wieczorem padał deszcz, no było, było wspaniale. I teraz mówię o tym w takich superlatywach, ale pamiętam, że w Kostaryce było sporo takich momentów, które były trudne i też trudne dla naszej relacji. Mieliśmy kilka tematów e, takich do przegadania w sumie i e, pamiętam, że było parę takich momentów, że nie, nie chciało mi się gadać i myślałam, że to wszystko jest w ogóle bez sensu. I i ja w tym roku nauczyłam się bardzo ważnej umiejętności. Właściwie zdałam sobie sprawę z rzeczy pod tytułem komunikacja, mówienie tego, co myślimy i bycie szczerym, dlatego że ja do tej pory tego nie robiłam. Jeżeli coś mi nie pasowało, to po prostu zagryzałam zęby i tego nie mówiłam, a jeżeli ktoś, osoba e, powodowała u mnie właśnie taki szczękościsk, to ja po prostu urywałam kontakt, jakby nie potrafiłam się Jakoś tak um, skomunikować i opowiedzieć o tym, co myślę, bo dla mnie to było zbyt trudne i ja wolałam po prostu unikać tego. Ale Ismael, jak widział, że coś jest nie tak, pytał, dopytywał, aż mu powiedziałam. I czasami to było niezbyt proste i to były dla mnie mega trudne rozmowy, i się okropnie czułam podczas tych rozmów, ale jak to przegadaliśmy. To się okazywało, że jest lepiej, że jest lepiej niż było. I on mi udowodnił, że mogę mu powiedzieć wszystko, że warto mówić wszystko i że jest otwarty na komunikację. I to po prostu dla mnie był wielki hit, wielkie odkrycie tego 2021 roku że warto rozmawiać, że warto mówić. Rzeczy, tylko mi jest też o wiele prościej mówić Ismaelowi, dlatego że on jest na to otwarty i mamy takie zasady, mamy taką otwartą komunikację od samego początku, dlatego z nim jest łatwo, łatwiej, a nad komunikacją z resztą świata pracuje. Także ta Kostaryka była piękna i ta dżungla była wspaniała, ale było też sporo e, trudnych momentów. Dalej, z takich wspaniałych rzeczy, które dały mi takie uczucie wolności, była kąpiel w oceanie nago to było coś wspaniałego o wschodzie słońca, więc nikogo nie było na tej plaży i to też mi tak pokazało, że w sumie ciało to jest ciało i ja się często wstydziłam tej nagości nie lubiłam mojego ciała więc to było też mega fajne wydarzenie z tego roku w czerwcu wydałyśmy z Martą e-booka który był w sumie e-bookiem, który najlepiej ze wszystkich moich e-booków się sprzedał i to też mi pokazało, że Marta zrobiła zdjęcia, było dużo przepisów Marty i inne osoby osoby, które mnie obserwują w internecie, tak czy siak kupiły tego e-booka i mam nadzieję, że z tego e-booka są zadowolone, także to było, było też fajne Uczyłam się jeszcze lepiej delegować zadania, no i właśnie w tamtym czasie wróciłam też do biegania, dlatego że wpadłam z Martą, z Magdą i Violą na pomysł, żeby wziąć udział w Run Magedonie. No i wróciłam do biegania, właśnie wróciłam do biegania z audiobookami, słuchałam audiobooków w Bugbicie, ale jak tylko przebiegłyśmy Run Magedon, to moje bieganie się skończyło. <grym> Więc, jak miałam cel, dobiegałam, i to też mi pokazuje, że jeżeli ja czegoś nie lubię i nie czerpię aż takiej radości z procesu, to po prostu nie będę tego robić. Jestem w stanie to robić, jeżeli mam cel i dojdę do tego celu, ale jak cel znika, to to też znika. Więc, znalezienie radości w procesie jest kluczowe. Dalej w sierpniu spędziliśmy 2,5 tygodnia w Nicaraguj i po prostu ten kraj. To było zaskoczenie wielkie. Ten kraj jest tak przepiękny. Zaskoczenie było też takie, jak bardzo um, trudno są dostępne produkty do kupienia i do gotowania, i <gryw> że restauracje nie są aż tak łatwo dostępne jak w Kostaryce i, i w innych krajach. Także z jedzeniem było trudno, ale to mieszkanie w Nikaragui było wspaniałe i dla mnie to też było y, ekstra, dlatego że mieszkaliśmy bardzo blisko plaży, na której można było surfować i ja surfowałam tam właściwie codziennie i y, 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 tam zrobiłam największy postęp, jeżeli chodzi o surfing. Ja byłam. Tam bardzo szczęśliwa pod tym względem, że miałam nauczycieli, którzy mówili po hiszpańsku, bo w Nicaraguj i w Kostaryce mówi się po hiszpańsku. Mogłam z nimi rozmawiać po hiszpańsku, co było ekstra, więc z jednej strony miałam i lekcje surfingu i <noise> lekcje hiszpańskiego, i tam zrobiłam takie największe moje postępy, jeśli chodzi o surfing, i byłam w stanie surfować na zielonych falach. Jak ktoś z Was surfował kiedyś, to wie o co chodzi. Więc byłam naprawdę przeszczęśliwa, i mieszkaliśmy tam w jednym z najwspanialszych domów, z najwspanialszym widokiem na ocean i zachody słońca. Więc to były po prostu przepiękne, przepiękne, magiczne chwile, i wszystko przyprawione hormonami miłości na dodatek, więc było wyjątkowo. Zrobiliśmy tam trzeci weekend bez czasu, no i tam spisaliśmy sobie wspólnie wizję życiową. I to też było w sumie takie fajne dla nas i dla naszej relacji, bo porozmawialiśmy o tym, jakie my mamy wartości, gdzie my siebie widzimy, gdzie widzimy naszą relację i jak to się układa. no i Okazało się, że w sumie mamy bardzo podobne wartości, że podobną wizję życia mamy i że oboje siebie widzimy w tym życiu, więc fajne to były momenty na maksa. Właśnie przy okazji oswoiłam się z mówieniem po hiszpańsku. Ja nadal kontynuuję moje korepetycje dwa razy w tygodniu e, i, i rozmawiam właśnie z Anią po hiszpańsku i tam po prostu i w tej Kostaryce i w Nicaraguj dużo, dużo po hiszpańsku mówiłam i to mnie sprawiało na maksa dużo przyjemności i radości nauczenia się tego języka i komunikowania się w tym języku. Spędziliśmy też trzy dni w Panamie no i na koniec pojechaliśmy, polecieliśmy właściwie do Madrytu na 10 dni. I ja się tak nie mogłam doczekać tej wizyty w Madrycie, bo były wszystkie sery, wszystkie produkty. Wchodzisz do marketu i możesz kupić, co tylko chcesz, a nie zwiędłego pomidora i zbyt dojrzałego banana i paczkę ryżu, jak to było w Nicaraguj. I rzeczywiście na maksa się cieszyłam, że będą te wszystkie hipsterskie kawiarnie i będę chodzić do tych wszystkich restauracji. Ale szybko sobie uświadomiłam, że miasto w sumie nie jest za bardzo dla mnie. Większość czasu spędziliśmy w parku, jedliśmy sobie tam śniadania i robiliśmy tam jogę, więc mieliśmy z siebie bekę, że przyjechaliśmy do miasta, a koniec końców, najwięcej czasu spędziliśmy w parku, więc to też była dla mnie taka, taka ważna chwila, ważny moment, który mi pokazał, że okej, okay, mogę od czasu do czasu przyjechać na. Weekend do miasta, pochodzić trochę do tych wszystkich kawiarni, ale ja o wiele bardziej cieszę się z mieszkania gdzieś w środku dżungli, gdzieś, gdzie nikt mi nie zawraca głowy gdzie jest cicho i spokojnie. Bo hałas miasta mnie zdecydowanie przytłacza. We wrześniu przebiegłam Run Magedon z dziewczynami. Isma zaprosił swoich kumpli do Polski i oni pobiegli z nami, więc też było mega fajnie. No i. Od tamtego czasu już więcej nie biegam. Spędziłam też naprawdę wspaniały czas w moim rodzinnym domu. Um, bardzo fajnie spędza mi się teraz czas, jeśli chodzi o, o, o wieś, przez to, że mam tam swoją przestrzeń, bo wyremontowałam sobie tam pokój, i przez to, że lubię być po prostu w takich cichych miejscach. Zupełnie inaczej widzę teraz tą moją rodzinną miejscowość niż wcześniej, i z przyjemnością tam wracam. I też w momencie, kiedy nie ma mnie długo w Polsce i chcę zobaczyć wszystkich moich znajomych, to wtedy tak ten czas spędza się bardziej intensywnie, bo wiecie, że ten czas. Minie i że nie macie za dużo czasu, więc po prostu spotykacie się tak często jak to możliwe. Więc właśnie miałam fajny czas w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, gdzie była jeszcze naprawdę fajna pogoda we wrześniu, więc było super. No i wtedy we wrześniu zaczęłam tworzyć charytatywnego e-booka kanapkowego. W momencie, kiedy nagrywam tego, ten podcast, to jeszcze jest przed sprzedażą, bo nagrywam to na początku grudnia. I nie wiem, jak to wszystko wyszło, nieważne, jak wyszło. Ważne, że zrealizowałam ten świetny pomysł na to, żeby zrobić e-booka z kanapkami i przekazać 100% dochodu na fundację. Mam nadzieję, że udało się zebrać 100 tysięcy. <laughs> zobaczymy. Jutro się zaczyna sprzedaż. Zobaczymy, jak pójdzie. W razie czego, wytnę sobie to z podcastu, jeżeli uda się zebrać 5 tysięcy. Więc mam nadzieję, że się zmobilizowaliście, że się zmobilizowaliśmy, no i że udało się zebrać 100 tysięcy. W październiku odwiedzaliśmy rodzinę Isma i jego znajomych i przyjaciół. Byliśmy w Berlinie, w Hamburgu i w Essen. No, dla mnie tam było trochę ciężko. Ja głównie zajmowałam się robieniem zdjęć do e kanapkowego, no i narzekaniem na pogodę, bo wtedy w październiku już naprawdę pogoda się na maksa skiepściła i sobie sporo narzekałam. No i przed wyjazdem mieliśmy właściwie wylot do Tajlandii z Amsterdamu. Spędziliśmy tam kilka dni, więc fajnie było odwiedzić nowy kraj i nowe miasto. No i też w październiku przeczytałam w końcu książkę o inwestowaniu. Przeczytałam książkę „Finansowa forteca” Marcina i Wucia, bo po prostu moja, moje ogarnianie finansów i wiedza na temat inwestowania była żadna, a wiedząc jaka jest inflacja w Polsce i co się w ogóle dzieje, stwierdziłam, że muszę to zmienić, więc przeczytałam książkę o inwestowaniu. Jestem z siebie mega zadowolona, bo w listopadzie zainwestowałam pierwsze pieniądze, więc jestem z siebie totalnie dumna, że coś z tym zrobiłam i że będę teraz inwestować regularnie, bo to inwestowanie będzie dla mnie taką formą odkładania pieniędzy na przyszłość. No i w listopadzie przenieśliśmy się do Tajlandii. Zrobiliśmy sobie czwarty weekend bez czasu. No i listopad to był dla mnie najbardziej intensywny miesiąc, jeśli chodzi o pracę w całym tym roku. Ja przez cały rok nie pracowałam chyba tyle, ile pracowałam w listopadzie. Nie jestem z tego dumna. To jest po prostu dla mnie kolejna lekcja, że nie mogę planować tyle dużych rzeczy na jeden miesiąc, dlatego że razem z Magdą i z WioLą. Robiłyśmy sprzedaż kursu układanie jadłospisów i obsługa klienta dla dietetyka, no i w międzyczasie też powstawały materiały do tego kursu. Dodatkowo robiłam drugą edycję kursu odchudzania dla moich dziewczyn, no i też prowadziłam zajęcia w weekendy na WSB na kierunku psychodietetyka, i te zajęcia były w weekendy, trwały po 4 godziny, więc często nie miałam żadnego wolnego dnia. I to dla mnie było wykańczające, i to mi pokazało, że ja zdecydowanie tak nie chcę robić. I okej, okay, ja w listopadzie miałam największe przychody w mojej firmie i w mojej spółce ever, przychody, o których mi się nie śniło kiedykolwiek, ale. Co z tego, jeżeli ja nie miałam wolnego czasu dla siebie? Ja nie miałam czasu, żeby porobić coś innego niż praca i moja poranna rutyna, i ja nie chcę w taki sposób żyć, i że te pieniądze nie są już dla mnie e, tak ważne. I jakby ten miesiąc mi też pokazał, że jeżeli się zepnę, to ja mogę robić rzeczy i naprawdę mogę dużo pracować i mogę dużo zarabiać, ale jakim kosztem? i nie ja nie chcę tego robić. Cieszę się, bo ja właśnie w tym listopadzie zarobiłam sobie na dobrych kilka miesięcy życia mojego i mojej firmy i będę mogła bez stresu przetestować nowe biznesowe pomysły i na to się bardzo cieszę, bo nie będę miała parcia na to, że muszę zarabiać, tylko będę mogła pracować nie zastanawiając się nad tym, czy mój pomysł Zarobi, tylko będę mogła go po prostu przetestować. No i w listopadzie ogarnęłam w końcu, właśnie, pińczę. No i jedna z ważnych rzeczy, to zaczęłam mówić prawdę nie tylko Ismaelowi, ale też innym osobom, więc miałam jedną niezbyt przyjemną rozmowę i powiedziałam rzeczy, które były we mnie po prostu przez pół roku i zdałam sobie sprawę, jak głupie to było. I wcześniej tego po prostu nie widziałam. Wydawało mi się, że w momencie, kiedy ja czegoś nie mówię, to robię dobrze, bo po prostu nie chcę powiedzieć tej osobie tego, co myślę, nie chcę tej osoby zranić. I powiedzieć coś, co tej osobie się nie spodoba, ale nie myślę o tym, że nie mówiąc tej osobie, tak naprawdę nie poprawiam całej sytuacji. Ale wcześniej po prostu strach przed komunikowaniem się, mówienie nieprzyjemnych rzeczy był tak duży, że ja w ogóle o tym nie myślałam. Więc to jest u mnie też wielki postęp, ale wiem, że to jest mały kroczek tak naprawdę i że tam jest jeszcze dużo pracy do wykonania. I to jest coś, nad czym będę chciała pracować, i będę starała się być uważna w momentach, kiedy ciśnie mi, się na jakieś, na, ciśnie mi się na usta jakieś takie, nie tyle, że kłamstwo, bo to nie chodzi o to, że kłamie, tylko nie mówienie do końca prawdy, tylko po prostu unikanie mówienia rzeczy, które komuś mogą sprawić przykrość w ten sposób. Więc będę starała się być bardziej na to uważna. Jeśli chodzi o grudzień, to on się dopiero zaczął. Ja właściwie jestem po krótkim urlopie na Kopangan. Wspędziliśmy super fajne 4-5 dni z Ismana innej wyspie, bo my mieszkamy na Kosamui, a byliśmy na Kopangan. No i tam cieszyłam się, że mogłam odpocząć po tym całym listopadzie. No, i nagrywam ten odcinek właśnie na początku grudnia, a nie na koniec, dlatego że planujemy dłuższy urlop, około 3 tygodnie. Ja spróbuję sobie zrobić dwa tygodnie bez mediów społecznościowych. Teraz staram się ogarnąć wszystko w pracy. Też nagrywam odcinki na zapas, żeby te odcinki się pojawiały, żeby móc zrobić sobie właśnie urlop z prawdziwego zdarzenia. I mega się cieszę, bo to będą drugie urodziny, drugie święta, które spędzę w bikini. I mega się z tego cieszę, bo chciałam to zrobić właśnie po tych ubiegłorocznych przeżyciach, właśnie po, tym, po tych ubiegłorocznych urodzinach na Teneryfie. Jeśli chodzi o najważniejsze lekcje z tego 2021 roku, to przede wszystkim podsumowując to, bo już o części rzeczy powiedziałam, po pierwsze zabawa jest niezbędna do szczęścia. I że trzeba mieć zabawę. Teraz w listopadzie nie miałam żadnego czasu na zabawę i czułam, że nie mam ekscytacji w życiu że okej, okay, dzień za dniem fajnie, że mieszkam w, kraju, w ciepłym kraju okej, okay, spoko ale przez to, że nie miałam czegoś takiego ekscytującego, nie było w tym elementu zabawy to czuję, że przez to byłam taka obojętna i mniej podekscytowana a ja chcę się ekscytować życiem także koniecznie zabawa jest niezbędna do szczęścia. Druga najważniejsza lekcja to jestem wartościowa taka, jaka jestem. No i trochę smutek, że musiałam się, że nauczyłam się właściwie tego dzięki isma, bo trochę w podcaście z Martą Niedźwiecką wam o tym opowiedziałam. Wcześniej za dużo o tym nie mówiłam, bo trochę się też tego wstydziłam, że jak nie wychodziło mi z facetami, to miałam też takie myślenie, że. Coś jest ze mną nie tak, że ja może nie jestem wystarcza, wystarczająco fajna, że może nie jestem wartościowa. I z jednej strony miałam taką myśl, że oni chyba nie zauważają, jakim jestem fajnym człowiekiem. Nie zauważają po prostu tego, że są na to ślepi. A z drugiej strony drugi głos mi podpowiadał, że nie jestem wystarczająco fajna. I jak poznaliśmy się z Ismaelem, to on mi po prostu powiedział, że po prostu. On się mega cieszy, że w ogóle nikt tego wcześniej nie zauważył, bo po prostu jestem wspaniałą osobą i że jestem na maksa wartościowa. E, I trochę przykro, że ktoś z zewnątrz mi to musiał uświadomić. I mam nadzieję, że nawet jeżeli nasza relacja skończy się po roku, po dwóch czy po pięciu, ta realizacja po prostu, to ten wniosek ze mną zostanie. Chciałabym go po prostu gdzieś drukowanymi literami wyryć w moim mózgu. Jesteś wartościowa taka, jaka jesteś. I Wam też to mówię, dziewczyny. Jeśli po prostu jacyś faceci, czy wy faceci, jeśli jakieś dziewczyny nie zauważają tego, jakimi jesteście wartościowymi osobami, to nie poznaliście odpowiedniej osoby. Po prostu. Mówi to Wam ekspertka pierwszy raz w poważnym związku. <laughs> Trzecia najważniejsza lekcja to to, że miłość to niesamowite uczucie i że zakochanie rzeczywiście przypomina stan haju. Jak ktoś o tym wcześniej opowiadał, że jak ktoś się zakocha, to czuje się po prostu jak na haju, to tak nie, do, nie za bardzo dowierzałam, bo trudno sobie to uczucie wyobrazić, ale naprawdę jak się człowiek zakocha, to jest po prostu pozamiatane. To są takie uczucia, że naprawdę trudno je opisać i cieszę się, że coś takiego mogłam przeżyć w tym roku. Czwarta lekcja. Fajnie jest spędzać czas samemu, ale fajniej jest dzielić tą naszą codzienność, te wyjątkowe chwile z partnerem. Ja wcześniej uważałam, że ja sobie sama tak poradzę i tak lubię spędzać czas sama ze sobą i sama lubię podróżować i to wszystko było prawda i bardzo bardzo lubiłam spędzać czas sama ze sobą i często też towarzystwo innych osób, nawet moich bliskich, moich przyjaciół męczyło mnie na dłuższą metę. Ale właśnie jak zaczęliśmy być razem z Isma, mieszkać razem i razem podróżować, to zobaczyłam, że no jednak, jak się dzieją wyjątkowe rzeczy w życiu, to no fajnie jest móc je z kimś podzielić. Także to też był taki wniosek z tego roku. Piąta lekcja to komunikacja, szczerość i mówienie prawdy to podstawa każdej zdrowej relacji. To jest coś, co sobie uświadomiłam, ale coś, nad czym muszę pracować. Szósta lekcja, potrafię pracować dużo i ciężko, ale nie chcę tego robić. Jak miałam właśnie takie momenty w tym roku, że mm, pracowałam mniej i się tak obijałam, to się zastanawiałam, matko, jak ja mogłam wcześniej tyle pracować? Ja chyba teraz nie jestem w stanie tyle pracować. Jak ja wcześniej ogarniałam kurs, kanał na YouTubie, Instagrama, to, to i tamto. Nie wiem, jak ja to robiłam. Ale w momencie, kiedy ja musiałam to zrobić w listopadzie, bo. Po prostu były terminy, i trzeba było dostarczyć rzeczy, i miałam deadliney. To ja jestem w stanie się spiąć i jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie dostarczyć to wszystko na jak najwyższej jakości, bo potrafię być produktywna, ale nie chcę tego robić. Po prostu nie chcę tego robić. I siódma, ostatnia, najważniejsza lekcja z tego roku to warto praktykować wdzięczność. I cieszę się, że praktykuję wdzięczność z ISMA, bo wydaje mi się, że też dzięki temu. Każdego dnia przypominam sobie, że on niekoniecznie jest tu na zawsze. Za kilka dni może się okazać, że chce odejść. I ja każdego dnia chcę doceniać, że jest, że oboje jesteśmy i chcemy być ze sobą i nie tylko jakby pod ym, jego adresem, ale ogólnie staram się być bardziej wdzięczna w życiu, bardziej doceniać wszystko, co mam i szukać dobrych rzeczy nawet w jakiś takich trudnych momentach, także jeśli jeszcze nie praktykujecie wdzięczności, może to być y, jakiś cel na 2022 rok. Ok, teraz na sam koniec chcę Wam opowiedzieć o mojej wizji życia i o moich celach na 2022 rok. I znowu po raz kolejny wyszłam od mojej wizji życiowej. Myślę, że zanim w ogóle rozpiszecie sobie jakieś cele na następny rok czy jakieś postanowienia, dobrze jest zacząć od zapisania sobie wizji tego, jak wy widzicie swoją przyszłość i jakie chcecie, żeby to wasze życie było. Jeśli nie wiecie, jak taką wizję stworzyć, bardzo polecam wam posłuchać odcinek podcastu z Dominikiem Juszczykiem. Nagraliśmy tam odcinek o rozmowę o intencjonalnym życiu i zostawię Wam linka w opisie tego odcinka. Polecam Wam, żeby sobie taką wizję zapisać. I ja tą wizję formułowałam właśnie parę miesięcy temu w Nicaraguj, zapisałam ją sobie, a tutaj wyniosłam kilka takich najważniejszych punktów, które odnoszą się do celów. Moja wizja życia jest taka, że jestem szczęśliwa, spokojna, wdzięczna i zrelaksowana. Mój związek opiera się na zaufaniu i dobrej komunikacji. Mam bliską relację z rodziną i z przyjaciółmi, odżywiam się zdrowo, jestem aktywna i żyję zgodnie z rytmem dobowym. Mam czas na zabawę i na robienie rzeczy, które są moją pasją. Nigdy nie przestaję się uczyć. Pracuję 2-4 godziny dziennie, pracuję nad projektami, które mnie ekscytują, realizuję projekty, które wnoszą wartość do życia innych ludzi. Nie robię rzeczy, których nie lubię robić, nie pracuję dla pieniędzy. Inwestuje pieniądze, żeby zapewnić sobie wolność finansową w przyszłości. Więc to jest taka moja wizja. Ja tak to moje życie widzę w tym momencie. Za pięć lat może się totalnie to zmienić. Może będę chciała zostać matką, albo będę singielką i będę chciała, nie wiem, malować szkołę w Afryce. To wszystko się może zmienić, ale na ten moment ta wizja wygląda tak. I jeśli chodzi o moje cele, które do tej wizji sobie dopisuję, to stwierdziłam, że zamiast ustalać cały czas nowe rzeczy, to chcę też zrobić taką kategorię na rzeczy, które chcę kontynuować. I jeśli chodzi o to, co chcę kontynuować, to po pierwsze zimę w ciepłym kraju, nieważne w jakim, ważne, żeby był ciepły. Także to jest główny cel na 2022 i każdy kolejny, więc raczej to się nie będzie zmieniało w tym zestawieniu. Dalej, chcę kontynuować życie tu i teraz, życie teraźniejszością, a nie przyszłością. Zdarza mi się nadal, jeżeli w jakimś miejscu mi się nie za bardzo podoba, snuć plany, jak to będzie gdzieś tam. Nie chcę tego robić, chcę żyć tu i teraz, nie chcę żyć planami, bo nie wiadomo, co może się wydarzyć po drodze, czy ja w ogóle dotrę do tego nowego miejsca. Chcę się cieszyć chwilą obecną. Chcę dalej dbać o siebie, czyli robić medytację, praktykować jogę, zdrowo gotować i się wysypiać i spać zgodnie z, z jakimś tam moim rytmem dobowym. Chcę dalej praktykować wdzięczność. Chcę spędzać czas w naturze, najlepiej żyć w miejscu, które jest otoczone zielenią i może oceanem. Przynajmniej raz na kwartał chcę robić weekend bez czasu, chcę dbać o to, żeby w moim życiu była zabawa, chcę zamieszkać gdzieś przy plaży, gdzie będę mogła surfować. No, w tym momencie jesteśmy w Tajlandii z różnych względów, no i tutaj nie ma surfingu, ale jeżeli będę wybierać kolejny kierunek, już niezależnie od innych czynników, wybiorę taki, gdzie można surfować. A najbardziej, najbardziej marzę mi się to, żeby móc mieszkać przy plaży, żeby po prostu można było wziąć deskę pod pachę i po prostu iść na plażę. To jest, to jest mój największy, największe marzenie. No i dalej chcę kontynuować inwestowanie pieniędzy. Jestem mega dumna, że zrobiłam ten krok. Zrobiłam sobie też takie postanowienie, że na moim koncie firmowym chcę zostawiać konkretną kwotę pieniędzy na 3 miesiące utrzymania mojej firmy, Marty i mnie, a całe nadwyżki przelewać od razu na inwestycje. Także zobaczymy, jak mi pójdzie to postanowienie. Jeśli chodzi o rozwój, to chciałabym Codziennie przez minimum 10 minut uczyć się niemieckiego. Zaczęłam się uczyć niemieckiego jakieś półtora miesiąca temu. Spodobało mi się w sumie to, traktuję to również w ramach kategorii zabawa, może rozwój i chciałabym więcej czasu na to poświęcać. Dalej kontynuować hiszpański, ale po prostu dwa razy w tygodniu korepetycje, a jeśli chodzi o niemiecki, to chciałabym poświęcić temu niemieckiemu trochę więcej uwagi, bo uczę się go po prostu od zera. Kolejną rzeczą jest to, że chcę poświęcać wieczorem czas na oglądanie kursów online, które kupiłam, bo mam sporo kursów online w kolejce, których nie przerobiłam jeszcze. I dalej chcę czytać książki, ale na jakość, a nie na ilość, i chcę szybciej odkładać książki, które mi się nie podobają. Może niech będzie tak, że po przeczytaniu 10%, 10% czy przez, po przesłuchaniu 10% książki. Jeśli czuję, że to nie jest to, odkładam i biorę się za następną. I myślałam o jakimś kolejnym jogowym celu, i pomyślałam, że chciałabym zacząć ćwiczyć Handstand Press. Wiem, że to jest cel na więcej niż rok. Nie sądzę, że to się wydarzy w ciągu najbliższego roku, ale chciałabym po praktyce jogi robić jakieś ćwiczenia do tego Handstand Pressa. To jest takie stanie na rękach, bez Wybicia się, to jest właściwie takie uniesienie nóg, więc to jest super trudne, ale ogarnęłam już stanie na rękach, ogarnęłam pincze, więc to jest jakiś taki kolejny krok, żeby mieć coś, co gdzieś tam sobie krok po kroku robię i realizuję, i efekty pewnie zobaczę za parę lat. Nie sądzę, że to się wydarzy w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o cele związane z bliskimi, to chciałabym lato spędzić w rodzinnym domu. Myślę, że miesiąc, może dwa, bo w tym ubiegłym roku mało czasu spędziłam z moimi rodzicami i chciałabym to zmienić. I cieszę się, że Ismaelowi podoba się na naszej wsi dlatego że nie będę go tam trzymać na siłę, on też chętnie spędzi tam czas, pomimo tego, że nie jest w stanie się komunikować za bardzo z moimi rodzicami. Chciałabym też zrobić jakiś wyjazd z moimi przyjaciółkami, bo znowu przez to, że ten rok był pod znakiem mnie i Ismaela, to nie udało się zrealizować wyjazdu żadnego z moimi przyjaciółkami. No, i no, podróżowanie nie było aż takie proste, więc chciałabym coś takiego zrealizować, chociażby jakiś weekend z moimi dziewczynami. Jeśli się uda, to chciałabym też zabrać moich rodziców na, na jakiś weekend, na jakiś wyjazd. To wszystko zależy, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna. Pamiętam, że jak zabrałam moją mamę do Wenecji, nie wiem, 2-3 lata temu, to to było naprawdę fajne uczucie móc zabrać. Mamy gdzieś na wycieczkę i zapłacić za wszystko. To naprawdę było ekstra. Dalej, jeśli chodzi o cele z bliskimi, to chciałabym razem z Ismaelem zrobić sobie wyprawę rowerową. Isma w ogóle uwielbia, uwielbia jazdę na rowerze. Ma rower szosowy i ja też przed pandemią, przed moim wyjazdem z Polski, kupiłam sobie świetny rower i chcielibyśmy wspólnie pojechać na jakąś wyprawę. Nie wiemy gdzie, nie wiemy na jak długo i nie wiemy kiedy. Ale to jest coś, co bardzo chcemy zrealizować, żeby też odłączyć się od mediów społecznościowych. Zapisałam sobie, że chciałabym może spróbować taki miesiąc bez mediów społecznościowych. Będę musiała się do tego dobrze przygotować, żeby stworzyć treści na zaś, albo po prostu zrobić sobie miesiąc, w którym nie będzie mnie w internecie. Pomyślę jeszcze, jak to zrobić, ale chciałabym mieć taki urlop miesięczny z Prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, czy to się uda zrealizować. I ostatnie cele, jeśli chodzi o cele na 2021 rok, to są cele związane z pracą. I po pierwsze, chciałabym zrealizować projekt z moją przyjaciółką Adą. Mamy taki pomysł na zbudowanie takiej społeczności. Nie powiem wam jeszcze zbyt dużo, ale Ada przylatuje do mnie do Tajlandii na początku stycznia. Nie mogę się doczekać, że będziemy robić nowe, fajne rzeczy. Dlatego, że ja ogólnie szybko się nudzę i ja już dawno znudziłam się dietetyką i powtarzaniem w kółko tych samych rzeczy. Jestem w stanie przeprowadzić kurs odchudzania dwa razy do roku i opowiedzieć o tych samych rzeczach, ale bardzo mnie męczy, jak muszę coś powtarzać kilka razy. Ja bardzo lubię uczyć się czegoś i później przekazywać to dalej. Zrobić fajny przepis i przekazać go dalej, zdobyć umiejętność, opowiedzieć wam o tym w podcaście. To są rzeczy, które mnie jarają. A jak ja mam coś powtarzać kilka razy, no to po prostu dla mnie to jest kara. Dla mnie to jest kara. Dlatego um, ja przez długi czas bardzo, bardzo kurczowo trzymałam się tej mojej dietetyki, pomimo tego, że mój podcast już dawno jest o wszystkim. To jest po prostu mydło i powidło, wszystko jest w tym podcaście, wszystko, co mnie akurat fascynuje i ciekawi, i cieszę się, że tu jesteście. I ja mimo to, cały czas tej dietetyki się tak trzymałam kurczowo i trzymałam się tej mojej tożsamości, a ja chcę robić też inne rzeczy, chcę eksplorować inne tematy. I właśnie też robienie kursu przedsiębiorczy dietetyk pokazało mi, jak ja bardzo lubię robić nowe rzeczy, jak się jaram robieniem nowych rzeczy. Także, jeśli już będę mogła coś więcej opowiedzieć, to opowiem Wam, co wymyśliłyśmy wspólnie z Adą i zobaczymy, jak to pójdzie. Dlatego też się cieszę, że mam to bezpieczeństwo finansowe na parę miesięcy, dlatego że będę mogła sobie porobić te rzeczy z Adą. I nawet jak nic z tego nie wyjdzie, to nic się nie stanie, bo to będzie jakaś lekcja, przetestuję, czy Mogę robić rzeczy w jakichś innych branżach. No i kolejnym celem jest to, że chcę osobiście robić mniej dietetyki. Chcę robić więcej nowych rzeczy i będę próbowała oddać jak najwięcej dietetycznych tematów Marcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie Marta stworzy jakiegoś e-booka zupełnie samodzielnie w tym roku i zobaczymy, czy mm, będą osoby, które. Będą chciały go kupić? Czy będą osoby, które mm, jeśli nie ja stworzyłam wszystko na 100%, tylko uczestniczyłam w tym procesie, będą chciały nadal kupować te produkty? Jeśli nie, to się pozastanawiam i zobaczę, co z tym zrobić, ale po prostu chcę robić mniej dietetyki. Kolejna rzecz to nie chcę realizować więcej niż jednego dużego projektu na raz. I tu będę. Bardzo restrykcyjnie do tego podchodziła. No, i e, ostatnia rzecz to chciałabym wrócić na YouTube z innymi treściami. Nie chcę robić vlogów, chciałabym robić bardziej e, takie evergreen treści. Takie treści, które dłużej żyją, e, bardziej wartościowe, bardziej jakościowe. No, i oglądam teraz kurs z YouTube'a od Mataweli, jednego z moich ulubionych e, youtuberów. Nie wiem, kiedy wrócę na tego YouTube'a raczej w drugiej połowie roku, może nie wiem w kwietniu, w maju nie będę obiecywała, ale chcę zrobić jeszcze jedno podejście do YouTube'a, bo w ubiegłym roku odpuściłam to głównie dlatego, że skradziono nam telefony w Kostaryce i nie miałam jak nagrywać, bo ja moje filmy nagrywałam na telefonie i później stwierdziłam: może i dobrze, nie chcę mi się nagrywać tych filmów, nie lubię tego robić. Po prostu ta forma mi się nie podobała, nie chciałam gadać o dietetyce i się w sumie cieszyłam, że ktoś mi zabrał ten telefon i nie muszę teraz tego robić. I później to się przeciągnęło. Ja telefon kupiłam dopiero pod koniec września, czyli ja przez cztery miesiące tak z doskoku używałam telefonu Ismaela. Jak wrzucałam jakieś insta-story, to używałam jego telefonu. No, a przez większość czasu nie miałam telefonu po prostu. Więc wydaje mi się, że chyba jestem jedyną instagramerką, która nie miała telefonu przez kilka miesięcy i używam po prostu telefonu Ismaela, jak tego potrzebowałam. Więc jeśli chodzi o te cele, to chyba wszystko. Um, jestem ciekawa, co przyniesie kolejny rok. Naprawdę. Każdy rok mnie zaskakuje, zaskakuje, i już mi się wydaje pod koniec każdego roku, że już. Posiadłam taką wiedzę i już tyle rzeczy ogarnęłam, a później po roku okazuje się, że można się tyle ciekawych rzeczy jeszcze nauczyć i w takich obszarach, w których totalnie, totalnie się nie spodziewam. Także mam nadzieję, że ten odcinek Was zainspirował do stworzenia własnej wizji życiowej, do zapisania sobie jakichś celów. I nie wiem, jakie wy macie podejście do postanowień noworocznych, ale ja od kilku lat zapisuję sobie te cele. I uwielbiam robić te podsumowania. To mi pokazuje, jak wielki progres w ciągu jednego roku zrobiłam. To mi też dodaje sprawczości, dodaje mi pewności siebie, że jestem w stanie zrobić te rzeczy, o których sobie powiedziałam, że je zrobię. Jestem w stanie osiągać moje marzenia, jestem w stanie je zapisać, a później, po roku, zobaczyć, że udało mi się to zrobić. I, i to jest tak naprawdę moja zasługa. Na koniec chciałabym opowiedzieć wam o kilku książkach, które możecie znaleźć w aplikacji BookBeat. Jeśli chcecie czytać więcej książek w przyszłym roku, a czytanie idzie wam średnio, a lubicie słuchać podcastów, to może warto przetestować aplikację BookBeat i sprawdzić sobie, czy słuchanie audiobooków jest dla was. Tak jak wspominałam wcześniej, z kodem owsiana pisane dużymi literami. Przez 30 dni możecie słuchać audiobooki w BookBeat za darmo i to jest opcja dla nowych użytkowników. Jeśli nie wiecie od czego zacząć, mam kilka pozycji po polsku i po angielsku, które ja już wcześniej przesłuchałam albo przeczytałam w poprzednich latach i bardzo je wam polecam. Jeśli chcecie posłuchać czegoś po angielsku, polecam wam książkę Sapiens to jest książka o historii ludzkości. To jest książka, która niesamowicie poukładała mi w głowie, jeśli chodzi o historię i o to, co się wydarzyło. I ja przez tę książkę zaczęłam jeść mniej mięsa. Kolejna książka to jest 10% happier i to jest książka dotycząca medytacji i uważności. Bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejna książka um, to jest książka Unfuck Yourself. Pamiętam, że ja ją przeczytałam 3 lata temu, też jak miałam taki jakiś kryzys egzystencjonalny. I jak bardzo, bardzo jakoś się cisnęłam i miałam jakieś takie obawy, zakładałam firmę i ta książka bardzo, bardzo mi pomogła. Nie pamiętam o czym była, ale pamiętam, że mi pomogła i bardzo wam ją polecam. Kolejna książka, którą przeczytałam rok temu, to jest Think Like a Monk. Myśl jak mnich. Bardzo, bardzo fajna książka również o właśnie. Takiej filozofii, sporo jest też o uważności, medytacji i o tym, jak mieć lepsze e, życie. I też e, bardzo fajna książka, e, How to win friends and influence people. E, tytuł brzmi trochę dziwnie, e, że chcemy wpływać na ludzi i e, znajdywać przyjaciół, ale to. Ta książka traktuje o tym, jak można budować relacje i też budować relacje z nowymi, nowo poznanymi osobami i jak sprawiać, żeby. Robić dobre e, wrażenie. Także to też była fajna książka, i, i wiedziałam, że jest w Bugbicie. A jeśli chodzi o polskie e, tytuły, to widziałam, że na Bugbicie pojawiły się książki Lwa Starowicza. To były świetne książki. Ja wszystkie książki jego przeczytałam, i widziałam, że jest tam książka o miłości, o kobiecie i o mężczyźnie. Polecam naprawdę w ciemno bardzo, bardzo fajne książki. Możecie od nich sobie zacząć jest też książka Folwark zwierzęcy rok 1984 to są klasyki które bardzo mi się podobały i widziałam, że jest też książka Buntowniczki o Polkach, które robiły rzeczy tak jak chciały i nie postępowały tak jak wypada. Także ta książka też mi się podobała. Także um, jeśli chcecie skorzystać z aplikacji BookBeat z kodem owsiana macie 30 dni słuchania za darmo. Mam nadzieję, że znajdziecie tam dla siebie jakieś fajne książki. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że zainspirowałam Was do czegoś, albo po prostu uśmiechnęliście się. Może wpadła Wam jakaś myśl do Waszej głowy i pomyśleliście sobie, co można byłoby ulepszyć w swoim życiu: jak można być lepszym człowiekiem dla siebie i dla naszych bliskich, dla ludzi wokół. Na Maxa Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w poniedziałek.